Także na samym wstępie chcę tylko prosić, stawić łapkę w górę o subskrypcji, bo mnie to bardzo motywuje i koniecznie kliknijcie dzwonek, aby być na bieżąco z moimi materiałami. A komu to potrzebne? Komu to potrzebne? A Właśnie. dlaczego? Dlaczego? Witajcie, to jest kolejny odcinek na moim kanale, a dzisiaj zaczynamy w FIFA 16, znaczy zaczynamy dzisiejszy odcinek, zaczynamy w FIFA 16, a mianowicie powrót do przeszłości, zobaczymy jak to wyglądało kiedyś w 2016 roku. I ze mną standardowo jest mój brat, jako że robimy pack opening, mój talizmanik szczęścia. No to mam nadzieję, że uda się coś trafić. Link do jego kanału macie w opisie, możecie zasubskrybować. Jeżeli was to nie interesuje, to po prostu nie wbijajcie. Możecie mi też zostawić łapkę w dół, jeżeli nie podoba wam się twórczość mojego brata. I przechodzimy od razu do sklepu. Tak sobie myślę, że pootwieramy sobie troszkę paczek. Co prawda są to słabe paczki. Pierwszy otworzę ja. Są to troszkę słabe paczki, bo nie ma żadnych promocyjnych. Wiadomo, to jest stara FIFA. I parę paczek za 7500, zostawię sobie jeszcze trochę końców gdzieś na może okres wakacyjny, kiedy to właśnie będzie, o mam jeszcze rano 83, na okres wakacyjny, kiedy to będzie zdecydowanie gorzej w FIFA 19, nie, tutaj inaczej się przyznaję karty do swojego klubu, muszę się jeszcze przyzwyczaić. I zaraz lecimy nagrywać FIFA 17, jakieś pack opening i tak dalej, mam nadzieję, że to się uda. No i zobaczymy jak to będzie wyglądało. I druga paczka już leci. Nie wiem ile paczek otworzymy, tak mniej więcej, żeby 150 tysięcy końców zostało na, tak jak mówię, okres wakacyjny, kiedy to jest taka moda na wracanie do starszych FIF. A tutaj mamy, co my tu mamy? Nawet nie mamy świecącej karty, jest to Mojżesz. Wszystkie karty to zawodników są nieświecące. Nie chcę tego quickslować, bo może mi się przydadzą niektóre z nich, wysyłamy sobie to do klubu i może szybko jeszcze taki klub tour, zobaczymy jak to się prezentuje, nie jest to nic specjalnego. Właśnie, zobaczmy może sobie ile kosztują tacy zawodnicy typowi, czy w ogóle są na rynku, tacy jak Cristiano Ronaldo. Czy mamy go na rynku? Nie ma. A jest Messi? Nie ma Messiego. A jest na przykład Neymar? A dobra, zobaczmy sobie na przykład, nie wiem, Aguero. Czy jest Aguero? Jest Aguero i on kosztuje około 50 tysięcy, więc no całkiem ciekawie. Ta jego karta wyglądała naprawdę całkiem spoko, ponieważ w tej FIFA ma trochę mniej tempa i już nie jest aż tak popularny. No i przejdźmy sobie do, nie chcę pracowników, to co, zawodników. I tak, tutaj nie ma nic specjalnego, parę kart wypożyczonych. Oj, może zobaczmy sobie Mario Balotelliego, którego kupiłem. Za 58 tysięcy, 63 mecze, 28 bramek, nie jest nic specjalnego, ale naprawdę fajna karta, fajny design. Hyunmin Son, ogólnie on gra, przelaliśmy tak jakby go z konta mojego brata na moje konto, żeby bo i tak na koncie mojego brata tam nie graliśmy, więc postanowiliśmy, że po prostu damy go sobie na moje konto i tutaj są statystyki tak naprawdę z klubu mojego brata, czyli 14 meczów, 6 goli, 4 asysty, więc całkiem nieźle. Teraz mamy Roberta Lewandowskiego, 101 meczów, 110 bramek, 21 asyst, naprawdę całkiem spoko. Ezil, nim za bardzo nie grałem, tutaj przycięte statystyki, Handanovic na bramce, Eriksen, Mascherano, o Aleksandro też bardzo fajny zawodnik, Aubameyang, Douglas Costa, w ogóle patrzcie jakie fajne statystyki wykręcił. Czy jest tutaj coś ciekawego? Chyba nie, jeszcze zobaczmy może sobie co tu będzie ciekawego. Mamy Promusa, którym nic nie, żadnego mecza nie rozegrałem i to są statystyki również z konta mojego brata Antonego Martiala, którego też przelaliśmy na moje konto. Filipa Anderson, Koulibaly. Parę jeszcze jakichś takich no-name'ów, tutaj za bardzo nie miałem jakiegoś dobrego składu, ponieważ w tą FIFA nie grałem aż tak, dostałem ją na święta i wiecie jak to... Dopiero wchodziłem w Ultimate Team i oprócz tego, czy mamy jakieś tutaj, da się tutaj zrobić, żeby były karty niewymienne? Nie, a poziom złoty nie da się specjalnego? Dobra, to czyli, że mam tylko takie karty. Dobra, to przejdźmy może sobie do otwierania, nieważne, bo tutaj właśnie nie mam jakiegoś super klubu. A i patrzcie, czy tu będzie może Shane Long, zaraz zobaczymy, bo to jest legenda mojego klubu. I czy tu będzie tak jest, a więc Shane Long, patrzcie, 352 mecze, 203 bramki, 94 asysty. No i naprawdę to była legenda mojego klubu. Oprócz tego jeszcze Michael Owen, który jest naprawdę całkiem fajną kartą. Jeden mecz, jedna bramka, go za bardzo nie testowałem. Klein też dużo meczów rozegrałem, tym z Cariona też parę meczów rozegrałem, ale to bardziej na samym początku, kiedy to właśnie nie miałem jakichś super kart. I przejdźmy sobie może do sklepu. Nie chcę brązowych paczek i otwieramy sobie te za 7. Nie mam FIFA Points, a więc otwórzmy sobie paczkę. Będziemy na zmianę otwierali raz ja, raz mój brat. Zobaczymy, czy może coś się uda trafić. Oj, to jest Juan Cuadrado? Nie, to jest Antonio Valencia. Patrzcie, jaki słaby overall. W ogóle też przecież na statystyki 62 obrony.
Ale całkiem ciekawa karta. I to sobie wysyłamy do klubu. Teraz pora, żeby mój brat otworzył jakąś paczkę. Może akurat Sergio Aguero się trafi, byśmy nie pogardzili, aczkolwiek właśnie w tej FIFA już mnie to nie interesuje, żeby trafić coś ciekawego, bo i tak tutaj nie gram. A tutaj mamy Saula, czyli zawodnika, który teraz ma 85 overalla, to jest tak 76 w tamtej FIFA, a więc no ciekawie. No i patrząc jeszcze, a teraz ja chyba. Patrząc na mój bilans, prezentuje się bardzo słabo w porównaniu do tego z FIFA 17 czy z FIFA 19. A tutaj mamy Piatiego, 80 overall. Oprócz tego Delua, chyba tak to się mówi. To wszystko do klubu, a to sobie chyba skwikseluję, bo tych kart to bardzo nie potrzebuję. Ale Rudiger też całkiem ciekawie wyglądająca karta. No i przejdźmy może do kolejnej paczki teraz. A otwieraj sobie, bo mi się na razie nie chce, niech on sobie potwiera. Tym się przydziela do klubu LT. I może teraz będzie coś. Nie będzie. To będzie McDiddy i Gibson. McDiddy 5 gwiazdek sztuczek, Gibson też całkiem ciekawy, chciałem powiedzieć, wyglądająca karta, całkiem ciekawy zawodnik. No dalej, wyceluj. I mamy kolejną paczkę za 7500 monet. W tym roku najprawdopodobniej serwery w FIFA 16 zostaną wyłączone, więc no trzeba po prostu wyzerować konto, bo i tak to przepadnie. No i mamy tutaj Gabriela Paulistę jeszcze z Arsenalu, Urlaiś. Oprócz tego 1000, nie, to tylko 500 monet. Jaki nubek. On nie umie się tym padem jeszcze posługiwać, wiecie, to jest takie. Dobra, to skoro mam pada, to teraz ja otworzę paczkę, może coś będzie lepszego, bo jak na razie dzisiaj najlepszy traf to maszcze rano. No i co my tutaj mamy, a więc nic ciekawego, Concili, Boateng. Dobra, teraz ja muszę czekać, o, cyk, do klubu, wszystko do klubu i teraz mój brat, masz, otwieraj. No i zobaczymy, co będzie w tej paczce, za 7500 końców. Tak się zastanawiam, czy zrobić tutaj drafta, czy nie, bo tutaj mam rozpoczętego drafta online. Ale nie chce mi się go grać, bo zanim znajdę przeciwnika, to naprawdę minie strasznie dużo czasu i duża złota paczka. To może daj, to ja to odblokuję. A już, wziął, odblokował. World Stadium i jakieś tam karty, nie wiem, takie niezbyt jakieś ciekawe. Duża złota paczka, więc to jest całkiem spoko paczka, to otwieramy. 24 karty, 20 złotych i 3 rzadkie, tak, ale no. No dobra, zobaczymy, może tutaj będzie coś w firmowej paczce od EA, to jest tylko Danilo, Kostić, Defrel, no nic ciekawego. Dobra, przechodzimy może do tych paczek za końcy, jeszcze może z 4 paczki takie otworzymy i zobaczymy, jakiegoś drafta może zrobimy, bo to jest całkiem ciekawe. Tutaj lubię oglądać tą animację, bo jest taki, wiecie, a nuż coś się trafi, aczkolwiek, o, jest Niom, on był spoko w FIFA 17, w FIFA 16. Kolejna paczka za 7500 monet. Otwieramy sobie i zobaczymy, może tutaj wreszcie coś będzie. Aczkolwiek i tak nasze szczęście jest takie sobie w tej FIFA, jak i w ogóle w FIFA. To jest Grenie, Varas, Czawik, nie wiem w ogóle jak to się czyta. Wszystko do klubu. Teraz czas na mnie, żebym paczkę otworzył. I paczka z Aleksandrem Lacazette'em na okładce, może coś tutaj będzie. Lichtsteine, Ari. No za bardzo nie widać, żeby tutaj coś dobrego było. Dobra, jeszcze jedna paczka moja i teraz mój brat jeszcze parę otworzy. Bo to myślę, że może być całkiem spoko odskocznia od FIFA 19, taka retro FIFA. Już dawno naprawdę do tej FIFA nie zaglądałem, aczkolwiek tutaj nie ma nic ciekawego. Berio też czasami grałem, aczkolwiek ma słabe tempo, więc... No właśnie, go squixelujemy i tak to już tutaj nie będziemy. No właśnie, ta FIFA niedługo, serwery w tej FIFA niedługo będą wyłączone. A więc na razie potwieramy trochę paczek, jeszcze trochę końców bym zostawił na okres wakacyjny. A tutaj, o, Gelson Martins, patrzcie jaki, kurde. Jaki jeszcze wtedy wyglądał śmiesznie, w ogóle niepodobny do niego. Wszystko do klubu sobie wysyłamy, oprócz tego nic ciekawego nie ma. No i kolejna paczka za 7500 monet. W tej FIFA naprawdę szkoda, że nie było, to znaczy nie szkoda, że wiecie, nie było SBC, dlatego nie mam też jakiegoś super składu, bo głównie zarabiałem grając w SBC czy w Foot Champions, a w tej FIFA po prostu nie było takiej możliwości, bo ani SBC, ani Foot Champions nie było. Dobra, teraz pora na mnie, może jakaś paczka i tutaj by się przydało coś fajnego trafić. Może jakiś walkout, to znaczy walkout, w tej FIFA nie było walkoutu, ale tutaj jest tylko Lucas Vazquez, który śmiesznie jeszcze wyglądał wtedy. Wszystko do klubu. Teraz pora na kolejną paczkę.
Jeszcze myślę, że 4 paczki, więc 4 paczki to jest pierwsza, jeszcze 3 zostały. Dwie mój brat otworzy i dwie ja. O, Tomasz Rosicki. Nie najgorzej, mogło być lepiej, ale przyjmujemy to. I mój brat jest, no to jeszcze ja potem będę dwie paczki otwierał i ewentualnie przyjdziemy sobie do drafta. Pokażę wam draft na moim koncie, jak wygląda, bo mam jeden rozpoczęty, jestem w trzeciej rundzie, ale tam no właśnie, ciężko jest znaleźć jakiegokolwiek przeciwnika, a tutaj mamy nic ciekawego. Akurat Poloshi jest całkiem spoko zawodnikiem, wtedy całkiem nieźle się procentował. Grając jeszcze w Milanie, to właśnie taki zawodnik, który grał w Milanie, potem w klasie Verona, ale to nikogo nie interesuje. No i mamy tutaj, o, Polaka, rodaka Eugena Polańskiego, a więc no przyjmujemy cię bardzo serdecznie do klubu. Tą kartę również odblokujemy, bo tutaj są monety i ostatnia paczka na dzisiaj. Może coś się akurat trafi, ale patrzcie jaki słaby drop w ogóle jest w tej FIFA. Może akurat taki jej trochę golosy mniejszy łobu wiedziało, co się święci, że zaraz przyjdziemy otwierać paczki. No a tutaj Dawid Ospina, więc też nic ciekawego, tutaj jeszcze Sobis. No i takie karty przeciętne, bym powiedział, jeszcze 1000 końców. Dobra, a może jeszcze jedna paczka na dzisiaj. Więc otwieramy sobie, bo to jest takie uzależniające. W tej FIFA można otwierać i to po prostu bez końca, ponieważ mamy jeszcze sporo pieniążków na koncie, to jest Lacazette, o proszę, więc to jest całkiem spoko karta, 88 pace'a. Co ciekawe, on wtedy miał lepszą kartę, pomimo że miał mniejsze overall niż w FIFA 19, więc brawo jej. A teraz może przejdźmy sobie do drafta, zobaczymy jak to się prezentuje, najwyżej zrobimy drafta w meczu offline. Mamy? Możemy zrobić, a tutaj pokażę wam tylko jak wygląda właśnie online draft. Tak to się prezentuje, złożyliśmy sobie taką drużynkę, też nic ciekawego, no mamy Polaka, rodaka Roberta Lewandowskiego, w ogóle patrzcie jaki to fajnie wyglądający. Abwinkula też fajna karta, no i tak to się prezentuje, no nic ciekawego, bo na ten etap gry, tak jak mówię, to jest dosyć przeciętne. I przejdźmy sobie może do drafta jednego gracza, płacimy 15 tysięcy monet wejściowe, właściwie wpisowe. No i dobra, weźmy sobie nie wiem na czym, na początkującym, bo i tak tego nie będziemy grali, a może akurat coś się trafi na początkującym. No i jaką formację wybieramy? 4-3-3. 4-3-3 defensywnie i masz teraz trochę serpo wybierasz. I mamy tutaj parę ciekawych kart, wybieraj ja według ciebie, bo to teraz są twoje wybory. Może być 99 pace'a, Pierre Melika, Aubameyang, no tak. Mamy teraz lewego skrzydłowego i tutaj mamy, kurde, też parę ciekawych kart. Może być Cristiano Ronaldo, może być Neymar, jak chcesz, mówię, to jest twój wybór, nie? Jeszcze jedną kartę wybierz i trochę, i jeszcze ja trzy wybiorę, wiecie, tak na zmianę sobie powybieram. A tutaj tak jak chcesz, możesz sobie wybrać i wybrał Claudio Bravo, wersji International Man of the Match, Thiago, chyba Thiago tutaj sobie wybiorę. W ogóle patrzcie jak szybko tutaj karty lecą w porównaniu do tej FIFA i mamy Toty, Leo Messiego. Jeszcze jedna karta, może na SPD ktoś będzie. Jest Szaka, jest Rashoras z Ligi Hiszpańskiej, ale jest jeszcze Szaka z Ligi Niemieckiej, więc to sobie wybiorę. Teraz trzy karty mojego brata, tak wiecie, po trzy karty będziemy wybierali, a potem zobaczymy jak to się będzie prezentowało. Teraz Zegojew, Hutchinson, Diarra, Tufan, Katmol. No też tak okay. Ciekawe, overallowo, 86 overall z stylem gry myśliwy, więc środkowy pomocnik defensywny ze stylem gry myśliwy, no ciekawie. O, proszę bardzo, Diego Godin albo Hummels, no nie wiem, wybieraj jak chcesz, według ciebie. Jest Diego Godin, takie mamy połączenie ligi hiszpańskiej, niemieckiej i trochę ligi tureckiej. Tutaj Bonucci, Garay, Dilaboci. I Bonucci też. Takie te karty iMod wyglądają naprawdę pięknie. Mi się podoba ten design. Tutaj Sidibe, Moreno. Lion w tej FIFA był dobra, więc go sobie może wybierzemy. Przydałoby się jeszcze trochę zadbać o zgranie. A tutaj mamy Fernandez. Gonula sobie wybiorę. Chociaż Korcia, nie, to był dobra. Weźmiemy Gonula. I bramkarz na ławce rezerwowych, tu nie będzie nic ciekawego. Adler, no może być, nie narzekajmy. Douglao, Cancentrao, Sandrao, Gibbs, Hollebas, więc całkiem, może być, nie narzekajmy.
No to jest tylko draft w FIFA 16, nie w FIFA 19, bo wiadomo, to tutaj były dużo, dużo gorsze karty niż teraz. Felipe Luis, możesz w sumie go wybrać jak chcesz. O, możesz go wybrać, bo on nawet pasuje do składu. No i zobaczmy teraz kolejna karta i teraz moja kolej. O, Grzesiu Krychowiak, wow, fajne karty, Eriksen, Fajet, możemy wziąć Krychę. Jak chcesz, no wybieraj. Więc mamy pod zgranie Krychowiaka. Ja sobie tutaj wrzucę jeszcze Felipe Luisa i może tutaj Grzesio pójdzie, będzie plus 9 do zgrania, daje zgranie dla Ronaldo, aczkolwiek w tej FIFA podobno zgranie się nie liczyło. I mamy Asensio, ja bym go albo Paixão, kurde, 4 na 4 gwiazdki, patrzcie jaki dzik. Goretzka 4 na 4 gwiazdki, Cambiasso, w sumie też spoko wyglądające karty, ale ja wezmę chyba Asensio, bo to jest aktualny zawodnik Realu Madryt. Na razie go sobie tutaj zostawię, może jeszcze jedna chyba karta, nie liczę ile ja wybierałem. Łopanie! Francesco Totti, Gareth Bale czy Neymar? Ja bym wziął, powiem wam, Neymara i wsadziłbym go na atak, bo bardzo lubiłem w tej chwili grać właśnie Brazylijczykiem i się naprawdę nim fajnie grało. Bale, Jovinko mu fajną kartę, chociaż Gareth Bale... Szczerze wybiorę chyba Bale'a, bo całkiem spoko wyglądająca karta. No i mamy kolejną właśnie kartę, Hector Bellerin. Też tak myślałem, że go wybierę, bo to jest chyba najlepszy zawodnik, a tutaj też wybierz jakiegoś też. Jest Hamer, Salah, Marcos Varane i Hul, który to tych film był naprawdę ciemiężycielem. Może być i Hul. No może być. Draft się układa całkiem dobrze. Przydałby się jakiś SPD jeszcze z La Ligi. Coman, Promise. O, panie Atsu też sporo na się rozegraliśmy. Ma bardzo fajny tempo jak na środkowego pomocnika, jak to Hector, Wendt. No może być. I teraz dwie karty należące do mnie, w tym jedna to jeden to będzie menedżer. Czekajcie, może jedna ma sens, jest tutaj 68 pace'a, o mojej. No, co to jest za chore karta. Dobra, jeszcze dwie karty należące do mnie. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Iñaki Williams, Cristiano Pele. A wezmę sobie Pele, a co? Wtedy naprawdę było o nim głośno, a teraz trochę nie wiem co się stało, ale ucichł. Mamy Oblaka, Ochoa, Minę. Dobra, ja wezmę, wiecie co, Oblaka, bo... To dobra, może być na razie tak, tutaj wezmę sobie Cyk, tutaj będzie Thiago. Wiecie, zastanawiam, czy coś tutaj jeszcze można zmienić. W sumie można, tylko czekaj, sobie wezmę tutaj te karty tam do pierwszego składu, te lepsze, chociaż i z nimi tak chyba nie będę grał. Adlerem na pewno nie. Kontrao też dodał trochę do zgrania. Czy tak będzie więcej? Nie. Coś tutaj jeszcze można poprawić? Chyba nie, tak raczej nie. Chyba, że wiecie co, zrobimy jeszcze jeden myk, nie wiem czy to będzie dobre, że cyk. Ale to będzie właściwie to samo, w sumie nie wiem, bo Messi w tej FIFA mi się grało naprawdę spoko. I jeszcze menedżer. Może z La Ligi ktoś będzie. No, jest Ligia Delante. Plus 3 do zgrania, La Ligi. No nic ciekawego, my zbierzemy sobie tego pana z fajnym wąsem. No i w tym odcinku to było na tyle, myślę, że całkiem spoko wyszedł, bo taki powrót do FIFA 16 zresztą. Komu się podobała ta FIFA, może zostawić łapkę w górę, czyli że będzie najprawdopodobniej 3 łapki w górę może, jeżeli chodzi o moich widzów. I może pokażę wam jeszcze szybko moje składy, tutaj tak trochę eksperymentowałem, tutaj wiadomo trochę bieda, tym składem sporo gram, ale najwięcej grałem tym składem FC Polonia, czyli Robert Lewandowski, Pierre Emerick Aubameyang. Oprócz tego, opatrzcie, Bowling, czekajcie, który jest rocznik 95, myślałem, że nie są łatwe, ale fajnie wyglądająca brązowa karta. No i tym składem rozegrałem realnie najwięcej mecze właśnie w tej FIFA. No i cóż, na dzisiaj to było tyle. Bardzo dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Na razie, do zobaczenia oczywiście. Strzałeczka i możecie wbić od razu do młodego na kanał, także nice.